Jest obecny? Dobrze, to następny. Uniwersytet III wieku w Ornecie. Nie ma, to bierzemy następny. Pasłęcki Uniwersytet III wieku. Uniwersytet III wieku w Ełku. Już musieli jechać. Uniwersytet III wieku w Działdowie. I Elbląski Uniwersytet III wieku i osób niepełnosprawnych. Uniwersytet III wieku w Nowym Mieście Lubawskim. Nidzicki Uniwersytet III wieku Młodzi Duchem. Uniwersytet III wieku w Braniewie. Bartoszycki Uniwersytet III wieku. Jeszcze wspólne jeszcze będzie. Chwila dla fotoreporterów będzie. Trzeba to przerwać, bo tu, proszę Państwa. Kętrzyński Uniwersytet III wieku. Mamy jeszcze. Uniwersytet III wieku w Purdzie. Pojechali. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III wieku w Olsztynie. Uniwersytet III wieku w Lidzbarku Warmińskim. I główny organizator senioriady Jarocka Akademia III wieku w Olsztynie. Wielkie brawa, proszę Państwa, i teraz jest ta chwila dla fotoreporterów. Proszę Państwa, dziękujemy ślicznie. To jeszcze nie koniec. Jeszcze przed nami będzie występ, więc warto zaczekać kapeli Jakubowej, ale zanim to mamy kolejne atrakcje. Jeżeli są tutaj, więc już zapraszamy do tego, żeby się mogli zainstalować na scenie. Czekamy z nich. Przykazanie pierwsze.
dekalogu. Odejdźcie od telewizora lub komputera i zacznijcie zdrowy styl życia. Proste. Drugie. Staraj się polubić zdrowy styl życia i aktywne formy wypoczynku, takie jak pływanie, bieganie, jazda na rowerze, spacery, rajdy piesze, narciarstwo, taniec, aerobik oraz inne przyjemności zmuszające do wysiłku fizycznego. O szczegółach nie powiem, bo to znamy. Przykazanie trzecie. Pamiętaj, że nie ma ograniczeń wiekowych do uprawiania treningu fizycznego. Zalecany minimalny standard to ćwiczenie fizyczne 2 razy w tygodniu. Od wieku też to zależy. Przykazanie czwarte. Pamiętaj, że regularna aktywność ruchowa ma dla seniora wiele korzystnych zdrowotnych oddziaływań. Zwiększa wrażliwość komórek na krążącą insulinę, poprawia tolerancję glukozy i zmniejsza prawdopodobieństwo cukrzycy. Przykazanie piąte. Pamiętaj, że wysiłek fizyczny o charakterze wytrzymałościowym zaleca się osobom między innymi z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, z chorobą wieńcową, z niewydolnością krążenia, a także osobom z przewlekłymi chorobami płuc. Przykazanie szóste. Pamiętaj, że obniżenie nadciśnienia tętniczego następuje zarówno po jednorazowym wysiłku fizycznym, jak i w wyniku systematycznego treningu. Siódme. Pamiętaj, że wysiłek fizyczny wydłuża okres samodzielności i niezależności seniora od innych osób w życiu codziennym. Przykazanie ósme. Pamiętaj, że systematyczna aktywność ruchowa zmniejsza ryzyko wystąpienia niepełnosprawności. Przykazanie dziewiąte. Pamiętaj, że systematyczne ćwiczenia fizyczne nie tylko korzystnie modyfikują obecność i przebieg chorób przewlekłych, ale również wpływają na ilość przyjmowanych leków. I wreszcie ostatnie. Ćwicząc będziesz zdrowszy od statystycznego Polaka, seniora, ponieważ statystyczny senior w Polsce choruje na 3-4 osoby, przepraszam, choroby przewlekłe i przyjmuje średnio 5-6 leków. Wy bierzecie mniej i tak trzymać. Dzięki! Proszę Państwa, cóż ja mogę teraz powiedzieć? Będzie się działo. Kapela Jakubowa. Jeszcze mogę podskoczyć. Zawsze mówię, komu się trzęsie, niech się przytrzyma. Chłop jest zawsze łakomy, każdy wianek weźmie, choćby był ze słomy. I tego się trzymajmy, a potem dopiero ćwiczenia. Dziewczyny, i jeszcze mam jedno dla wszystkich. To zawsze mówię w stroju ludowym, ale dzisiaj żeśmy się tak troszkę na zumbę ubrali. Ale mam korale. Na całe szczęście. Tak. Żyć i nie kochać to wielka strata, bo gdy przyjdą stare lata, to będziesz gorzko żałowała, żeś po nocach sama spała. A kiedy to będzie? Z tego morał jak na dłoni. Są chłopaki tutaj gdzieś? Nie składajcie chłopy broni, naszej rady posłuchajcie, babki do dom zabierajcie, póki starczy sił. Tadziu, co robić? Kogutować. Całować, podszczypywać i kogutować. I jedziemy, panie inżynierze. Kochani, ruszajcie chociaż palcem w bucie, ruszamy się do tańca, zapraszamy. A zumby kiedyś próbowałam na plaży, Matko Święta, w połowie wysiadłam. To chyba trzeba codziennie tak zumbować. Nie? Bardzo prosimy, kapela Jakubowa wita piosenką o kapeli Jakubowej. Jak się człowiek sam nie pochwali, to kto go pochwali? Prawda? Bardzo prosimy, kapela Jakubowa.
choć ty nie się wykluła. Starówka matką jej to bawi, to rozczula, więc ją pod ręką miej. Obali czułe słowa o smętku, który śpi. Kapela Jakubowa zaśpiewa pięknie ci. Zuby.